Jesteśmy w szopie, do której nikt nie wchodził 18 lat. Są tutaj dwie Corolle, KE35 i bardzo wczesna KE10 i dwie Toyota Crown z lat 70. Model S60, tak zwany potwór morski, czyli Kujira. Obydwa są w stanie idealnym, to znaczy 18 lat nikt do nich nawet nie zaglądał. Crown S60. Ten gigant, 5-metrowy samochód, był popularny głównie w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, a w Austrii sprzedało się zaledwie kilkaset sztuk. Ten egzemplarz pochodzi od pierwszego właściciela, pokonał zaledwie 30 tysięcy kilometrów, no i jest, powiedzmy sobie, w idealnym stanie, to znaczy niczego mu nie brakuje i wymaga jedynie kosmetyki. Ma kilka ciekawych rozwiązań we wnętrzu, na przykład na hamulcu jest napisane disc brake, czyli hamulce tarczowe. Jak hamujesz, musisz o tym wiedzieć. W autach wysyłanych do Niemiec nie było w ogóle lusterek bocznych. Montowano je na miejscu, na słupkach, tak jak należy to robić w Europie. Ale w autach wysyłanych do Austrii zostawały lusterka JDM, czyli z rynku japońskiego, dokładnie tutaj, montowane na błotnikach. Nic z nich nie widać, ale jaki styl. Corolla z 67 roku to właśnie auto, które stoi za nami. Jest to jeden z pierwszych egzemplarzy, jakie trafiły do Europy, a dokładnie do Belgii. Potem trafiła do Austrii i stoi tutaj sobie w tym miejscu od 18 lat. Auto jest w idealnym stanie. Wszystkie chromy są na miejscu. Nie ma w nim żadnej elektroniki ani niczego podobnego, więc pewnie jak gdyby je dobrze przygotować, to by odpaliło i pojechało, jak to Toyota. Właśnie jesteśmy świadkami otwierania szopy, która nie była otwierana od co najmniej 5 lat. Albo więcej, i nikt nie wie, co jest w środku. Opel. Już wiadomo. Ta Toyota Crown z roku 78 była jedynym Crownem na taksówce w całym Wiedniu. Początkowo należała do importera Toyoty na Austrię, Emila Freya, potem przeszła do służby taksówkowej. Ma jeszcze oryginalny taksometr wyskalowany w szylingach. Ma też coś zabawnego, mianowicie coś, co wygląda jak przycisk do opuszczania szyby i kortkę do opuszczania szyby jednocześnie. Ale to pierwsze, to tylko centralny zamek. Czerwony Starlet KP60. Prawie identyczny jak mój, tylko że czerwony, z beżowym wnętrzem. Auto jest z roku 84. Stan pod tą warstwą patyny jest zaskakująco dobry, ale co najważniejsze, auto jest do sprzedania za jedyne 1600 euro, więc za tę naprawdę niewygórowaną kwotę możesz mieć takie samo auto jak złomnik. Na co czekasz? Ten Crown MS60 to jest prawdopodobnie najciekawszy samochód w całej tej stodole.
ma numer nadwozia 39, czyli opuścił linię produkcyjną tego modelu jako 39 egzemplarz. Z przodu ma ławkę zamiast foteli. Ma też biegi w kierownicy, jak stare samochody amerykańskie. A pod maską ma silnik 2.3 serii 2M, a nie 4M tak jak w sedanie, czyli nie 2.6, tylko 2.3 litra pojemności. Jest to też prawdopodobnie jedyny egzemplarz w całej Austrii. Jest jeszcze jeden samochód w tej stodole, z którego nie chce mi się wysiadać. To jest Fiat 600T, w którym właśnie siedzę. Jest to bus powstały na bazie modelu 600, czyli auto z silnikiem z tyłu. Wygląda jak Suzuki Kary, wygląda jak protoplasta Subaru Libero, ale jest oczywiście pięknym włoskim klasykiem. Stoimy tutaj przed Fiatem Mille Cinquecento z połowy lat 60. Samochód jest używany do jazdy na co dzień przez kolekcjonera Fiatów. Nie ma innego auta na co dzień. Jeździ nim w zimie, w lecie i we wszystkie inne pory roku. A w tej szopie, która stoi za nami, jest jedna z części jego kolekcji Fiatów Mille Cento. Jest ich tam około 40 albo więcej.